Cześć, witajcie na kanale Wiatr w Żagle. Znajdziecie tu ciekawostki i historie związane z morzami, oceanami i wodami śródlądowymi. Będzie sporo starych opowieści, katastrof, opisów żaglowców, okrętów i statków. Będą też testy jachtów oraz filmowe relacje z moich przygód. Nie przedłużając, w pierwszym filmie wybierzmy się w podróż sentymentalną. Pożeglujemy po morzach i oceanach wraz z windjammerami, żaglowcami, które okazały się łabędzim śpiewem, ostatnim westchnieniem ery statków handlowych napędzanych wiatrem. Zacznijmy od nazwy. Nie bez powodu żaglowce te nazwane zostały pogromcami wiatrów lub, jak kto woli, zakłócaczami czy nawet pożeraczami wiatrów. Dosłownie. Nigdy bowiem wcześniej żadne statki o napędzie żaglowym nie były w stanie zapuszczać się w tak niebezpieczne obszary globu, po których właśnie pływały windjammery. Mowa m.in. o pasie tzw. ryczących 40 czy wyjących 50. I nie były to naukowe wyprawy antarktyczne. Żeglowanie w okolicach koła podbiegunowego miało swój cel i niebagatelny wpływ na ekonomię oraz opłacalność transportu. Ale o tym za chwilę. Chwilowy renesans i powrót do łask operatorów handlowych żaglowce te zawdzięczały przede wszystkim poszukiwaniom oszczędności w transporcie oraz nowoczesnym, jak na ówczesne czasy, technologiom zaczerpniętym z parowców. To m.in. maszyny parowe, które wykorzystywano na przykład do stawiania żagli czy załadunku, a nawet wspomagania steru, popchnęły żaglowce w XX wiek. Dzięki nowinkom technologicznym możliwe było znaczne ograniczenie załogi żaglowca ze 100 do około 20, 30 czy 40 ludzi. Co oczywiście przekładało się na niższe koszty rejsu. Ale to nie koniec oszczędności. Największą był oczywiście napęd, który nie potrzebował węgla. Transport pod żaglami wiązał się jednak z pewnymi ograniczeniami. Aby rejsy były szybkie i ekonomiczne, należało w pełni wykorzystać wiatry wiejące na ziemi, a także prądy morskie. Windjammery zatem, podobnie jak nieco wcześniejsze klipry, poświęcimy im inny odcinek, poruszały się po ściśle określonych trasach, o określonych porach roku i w określonych cyklach podróży. Wyruszały z Europy do Indii, potem do Chin, Oceanii, Australii, aby następnie dotrzeć z towarami do Ameryk i z powrotem do Europy. I tak w kółko. Transportowały głównie towary masowe, herbatę, węgiel, ciekawe czy też dla parowców, czy też zboża. Ich ładowność bywała jak na ówczesne czasy ogromna i często przekraczała 5000 tzw. ton rejestrowych, co było porównywalne z ładownością parowców. W dodatku nie musiały one zabierać zapasów węgla i słodkiej wody do kotłów parowych. Wyporność tych wielkich żaglowców dochodziła do 8000 ton. Długość niektórych sięgała prawie 150 metrów. Jeden z największych, Franz II, liczył 146 metrów całkowitej długości. To prawie 2/3 wysokości Pałacu Kultury i Nauki. Z trudem zmieściłby się między trybunami Stadionu Narodowego. Franz II był 5-masztowym barkiem, nie tylko jednym z największych windjammerów, ale i jednym z największych żaglowców, jakie kiedykolwiek zbudowano na świecie. Obsługiwało go około 50 osób, zanurzenie wynosiło 7,5 metra, pojemność 5633 tony rejestrowe, wyporność 7800 ton, a masa całkowita ponad 10 000 ton. Jego maszty były wysokie na 64 metry, czyli więcej niż 20-piętrowy wieżowiec. Rozpięte na nich mogło być w sumie 38 żagli. Kariera tego żaglowca nie była jednak zbyt długa. Zbudowany w 1911 roku w Bordeaux, 11 lat później osiadł na rafie w pobliżu Nowej Kaledonii, niedaleko Australii. Jeszcze krócej po morzach i oceanach pływał Preussen. Ta wielka 5-masztowa fregata, zbudowana w 1902 roku, to jedyny w historii świata pełnorejowiec wykorzystywany do żeglugi handlowej.
147 metrów całkowitej długości i 68 metrów wysokości. Jego pojemność wynosiła 5081 ton rejestrowych. Ale nie to jest najważniejsze w jego historii. Według zachowanych relacji był to jeden z najszybszych ówczesnych żaglowców, który ustanawiał coraz to nowe rekordy prędkości na szlakach handlowych. W korzystnych warunkach rozwijał prędkość 20 węzłów. Był w stanie z powodzeniem żeglować w najgorszych sztormach. Jego podwójne koło sterowe miało aż 2 metry średnicy. Wyobrażacie sobie? 2 metry średnicy. I w trudnych sztormowych warunkach koło to obsługiwało aż 8 marynarzy. Preussen spotkał fatalny los. W 1910 roku zderzył się z brytyjskim parowcem Brighton, który przeciął mu kurs. Do wypadku doszło u wybrzeży Anglii. Kapitan parowca zlekceważył prędkość żaglowca, ufając w możliwości własnego statku. Poważnie uszkodzony Preussen osiadł na skałach niedaleko Dover w kanale La Manche, gdzie ostatecznie zatonął. Innym ciekawym i przeogromnym żaglowcem tej ery był Thomas W. Lawson, 7-masztowy szkuner. Wygląda dziwnie? Też tak uważam. Ktoś mógłby się zastanawiać, jaki był sens budowy tak wielkiego szkunera. Żaglowce te do tej pory budowano raczej małe i zwinne. No właśnie, okazało się, że żaden. Zbudowany za blisko 260 tysięcy dolarów, miał służyć do transportu węgla wzdłuż wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Ale z powodu licznych wad, małej powierzchni żagli oraz zanurzenia niepozwalającego mu wpływać do wielu portów, jego użytkowanie okazało się całkowicie nieopłacalne. Ostatecznie przerobiony na zbiornikowiec do przewozu ropy, skończył marnie podczas sztormu na Morzu Celtyckim. Jego historia to jednak tylko dygresja w naszej opowieści. Thomas W. Lawson, choć ogromny, nie był 100-procentowym windjammerem. Przejdźmy zatem do najciekawszej części naszej opowieści. Dlaczego żaglowce na chwilę wróciły do łask, skutecznie zagrażając dynamicznie rozwijającym się i buchającym kłębami dymu i sadzy parowcom? Kluczem do tej odpowiedzi była prędkość. Windjammery były niemal tak szybkie jak słynne herbaciane klipry i osiągały zawrotne jak na ówczesne czasy prędkości rzędu 20 węzłów. Tymczasem najszybsze parowce, idąc pełną parą, były w stanie rozpędzić się zaledwie do 8-9 węzłów. To jednak nie wszystko. Windjammery miały asa w rękawie. Potrafiły płynąć skrótem. Jak po ocenach można płynąć skrótem? Ano właśnie, zapuszczając się w rejony słynnych wyjących pięćdziesiątek. Jak wiadomo, Ziemia jest okrągła. Płynąc bliżej bieguna południowego, windjammery skracały sobie realny czas przejścia z portu A do portu B. W dodatku w okolicach koła podbiegunowego natrafiały na silne i stałe wiatry, które po prostu gnały je do przodu. Niestraszne im były wichury i sztormy. Ich stalowe kadłuby i konstrukcje wytrzymywały najgorsze warunki. Były to jedne z najdzielniejszych statków i okrętów kiedykolwiek zbudowanych przez człowieka. Były i są nadal, bo do dziś pływa kilka windjammerów. STS Krusenstern, STS Siedow. Można je zobaczyć również w polskich portach. Dziś to jednak statki muzea lub szkolne jednostki. Ostatnie windjammery na zawsze opuściły służbę w marynarce handlowej w latach 50. ubiegłego wieku, wyparte całkowicie przez nowoczesną technikę. I z pewnością nic już nie spowoduje powrotu wielkich żaglowców na szlaki handlowe. Nic nie cofnie łabędziego śpiewu wielkich windjammerów. Ale czy na pewno?